I hej, cześć, mam ten Makler Games, witam was bardzo serdecznie w Call of Duty Black Ops 4, w kolejnym właśnie tutaj filmie. I w dzisiejszym filmie, dzisiejszy film jest poradnikiem, jak zresztą już widać, będę pokazywał właśnie jak zrobić rękę Gai i ją ulepszyć właśnie na mapie Ancient Evil, najnowszej mapie. I pomyślałem, że zrobię, ponieważ już niedługo, na początku lipca wychodzi nowa mapa, już dosłownie za 2-3 tygodnie mamy nową mapę, także postanowiłem, że porobię te poradniki, ponieważ no część osób nie wie jak to zrobić, więc pomyślałem, że wam pomogę. Prawdopodobnie część z was nie wie o co chodzi, ponieważ jakby jesteście niedawno, na przykład na kanale, zasubskrybowaliście niedawno i tak dalej. I ogólnie tak robię codzienne update video, ale dzisiaj mamy rzeczywiście sobotę, więc postanowiłem, że zrobię poradnik, ponieważ mój kanał właśnie jakieś takie tipy, triki i tak dalej, takie treści właśnie związane z Call of Duty, przeważnie zombie. Mój kanał ogólnie generalnie, gdy go zakładałem, właśnie składał się z ogólnie zombie, z trybu zombie, właśnie Black Ops 3, 4, więc i ogólnie World War 2, więc tak, poradniki zawsze były, tylko oczywiście teraz powiedzmy było ich mniej, ponieważ robiłem update video, a było sporo informacji do coverowania. W końcu wyszliśmy na czysto, więc mogę wam porobić te poradniki dla oczywiście tu wszystkich fanów zombie, a wiem, że część z was na tym kanale właśnie jest fanami zombie. Tak czy inaczej, pierwszym krokiem właśnie, żeby oczywiście zacząć robić tą rękę Gai, tą właśnie zieloną, jest włączenie prądu, standardowo, jak tak się mówi, prądu. Na tej mapie oczywiście nie ma prądu, to jest tak jakby w nawiasie, wiecie o co chodzi, jakby, bo w starszych mapach w zombie, bo oczywiście był zawsze prąd, była taka wajcha, która właśnie zaczyna jakby start gry, tak naprawdę jakby wszystko, bez prądu nic nie mogłeś robić, a z prądem oczywiście wszystko, więc oczywiście pierwszym krokiem jest włączenie tego, jak już to widać, musisz tu przetrwać, jak gdy już przetrwacie, no to przylatuje Pegasus. Przylatuje Pegas i wam pomaga. I właśnie, już to, gdy to zrobicie, możecie właśnie zacząć szukać ręki. I ręka się spawnuje w wielu lokacjach. Ja tutaj oczywiście wam pokażę kilka, ponieważ sam nie znam wszystkich. No, znam powiedzmy 70% z tych lokacji. Więc ogólnie jak nie wiecie lokacji, wystarczy, że pójdziecie do świątyni. Właśnie i w świątyni Apolla ta pani właśnie, którą teraz widzicie na ekranie, wam powie właśnie gdzie leży ręka. Ponieważ żeby ulepszyć rękę, pierw musicie znaleźć złożoną rękę. Jak wy widzicie teraz, macie tutaj pokazane lokacje właśnie, gdzie te ręki się respią. Ale gdy nie możecie znaleźć, po prostu pójdźcie na spawna, czy tam gdzie się respicie, i po prostu wysłuchajcie świątyni Apolla właśnie co ma wam do powiedzenia. Gdy już usłyszycie, będziecie wiedzieli właśnie gdzie to jest, ponieważ ona na przykład powie: szukaj ręki obok pomnika, szukaj ręki w piekle obok perka, czy coś w stylu, wiecie o co chodzi. Ona jakby daje porady właśnie gdzie ta ręka leży, ponieważ tych lokacji jest około 20, o ile pamiętam, więc no trochę tego jest. Jeśli byście chcieli zobaczyć wszystkie lokacje, mogę właśnie nagrać film. Oczywiście jeśli byście chcieli, ponieważ jakby to jest oczywiste i tak naprawdę nie warto robić poradnika, dlatego jak widzicie, gdy już to widzicie, gdy już to zauważycie, będzie taki właśnie dzban, który się będzie świecił na fioletowo właśnie, będzie miał takie pyłki, które odlatują z tego dzbana, czy cokolwiek to będzie, zwyczaj jest dzban lub jakby kubka piachu. I właśnie w tej kubce piachu, gdy ją odkopiecie, właśnie wyciągacie tą rękę, no i możecie zacząć jakby robić swoją broń specjalną, czyli między innymi w tym filmie pokazujemy jak zrobić rękę Gai. A więc gdy już znajdziecie rękę złożoną, idziecie właśnie tutaj w te miejsce, gdzie widzicie na ekranie, obok Pegasa, gdzie Pegas na was czeka, i uruchamiacie to, uruchamiacie i macie taki mały lockdown, czyli jesteście uwięzieni właśnie w tym zielonym kółku i musicie się bronić właśnie do momentu, no nie wiem, z jakieś 30-40 sekund właśnie do momentu, gdy te kółko zniknie i właśnie po tym wasza ręka będzie stała na tym pomniku. Podnosicie ją, no i już macie rękę, która jest bardzo dobra, nawet jest, ona jest ogólnie nieulepszona, ponieważ w tym filmie pokazuję jak ją zrobić i ulepszyć. Ona jest nieulepszona i jest wciąż bardzo dobra, naprawdę, zabija na każdej rundzie, no naprawdę. A więc teraz pokażę wam jak ją ulepszyć. Generalnie mówiąc, musicie znaleźć trzy jakby sezonki i je właśnie tutaj przynieść w to miejsce. A więc pierwsza sezonka znajduje się na spawnie, jak widzicie, jest okryta takimi czerwonymi kryształami, i to jest prima materia ogólnie, i musicie właśnie zestrzelić te trzy prima materia, dzięki temu ten krzaczek urośnie i wam właśnie tą sezonkę podaruje. A więc jak widzicie, jedna jest na spawnie, więc ją musicie oczywiście podnieść i zanieść właśnie tam gdzie mówiłem, czyli na pomnik. Pamiętajcie, że gdy ją niesiecie tą sezonkę, nie możecie nic robić, czyli nie możecie strzelać, nie możecie biegać, nie możecie skakać, więc zazwyczaj proponuję zostawić jednego zębeka i wtedy to zrobić, ponieważ gdy macie nową rundę, szczególnie jak jest wyższa runda, to trochę ciężej to będzie zrobić, ponieważ no nic nie możecie zrobić. Wiemy, że jak naciśniecie trójkąt, to anulujecie tą sezonkę i ona chyba się zrespi w kolejnej rundzie, a więc no uważajcie na siebie, gdy to robicie. Druga sezonka, bo jak już mówiłem, trzy trzeba znaleźć, żeby tą broń ulepszyć. Druga sezonka się właśnie znajduje w tym miejscu, czyli na środku mapy, właśnie obok tego dużego pomnika. Jak widzicie, podchodzicie, robicie to samo, czyli bierzecie rękę Gai w rękę i strzelacie właśnie w te trzy kryształy. Dzięki temu
ten krzaczek właśnie wam podaruje kolejną sezonkę, którą oczywiście też musicie zanieść na to samo miejsce. I ostatnia sezonka znajduje się dosłownie obok, jak cofniecie się i skręcicie się w lewo, jak widzicie, macie taką strzałę wysoką i macie oczywiście krzaczek, który właśnie zestrzelicie, dzięki temu wam zrespi się sezonka, no i co, no i zanosicie tę sezonkę. I to wszystko, i tak naprawdę teraz macie lockdown, czyli kolejny defense. I właśnie jak widzicie, tutaj macie nieskończoność amunicji i właśnie w tym jakby, w tym lockdownie gra was uczy, jak używa się tej broni. Jak widzicie, używacie teleportera, teleportujecie się i właśnie tutaj macie się nauczyć, jak ta broń działa. Czyli przytrzymujecie R2, dzięki temu robicie taką górę, która właśnie niszczy zębiaki. Jak widzicie, naprawdę broń jest epicka, jest bardzo łatwa do zrobienia, zresztą tak widać. I jest bardzo dobra, zabija na każdej rundzie. Więc no tutaj po prostu zabijecie około 40 do 50 zombie, po prostu nie wiem, jakieś 2-3 minuty czekacie, napieprzacie te zombie, no nie macie szans raczej zginąć, ponieważ macie nieskończoność amunicji, możecie zawsze tym spamić, ale najlepiej właśnie przytrzymywać, jak widzicie, przytrzymujecie R2, dzięki temu taką górę tworzycie i ona dosłownie niszczy w koło was, więc no, broń jest bardzo łatwa do zrobienia i bardzo, bardzo dobra, więc polecam. Są trzy rodzaje ręki, między innymi to jest Gaia, czyli zielona, jest niebieska, wiatru, jest słońca, czyli Hemery, i jest tego czwartego, śmierci chyba, Harona, o ile pamiętam. Więc to są właśnie cztery ręki, zielona, czerwona, niebieska oraz żółta. I właśnie w kolejnych filmach prawdopodobnie, jak oczywiście poradnik już pokaże się na kanale, będę pokazywał właśnie, jak zrobić resztę tych rąk. No, jak już mówiłem, ręki są bardzo, bardzo banalne, powiedzmy w miarę łatwe, ta jest najłatwiejsza i jest w sumie praktycznie najlepsza moim zdaniem. Jak widzicie, niższe zębaki, no jest 300 runda oczywiście, ale no uwierzcie mi, spróbujcie sobie na wyższych rundach, ratuje wam dupę, ma 40 amunicji, więc to jest powiedzmy umiarkowana ilość. No i oczywiście możecie zawsze podejść i walnąć z mele, macie chyba instakilla do końca 15 rundy, o ile pamiętam, zależnie czy gracie na solo, ponieważ jak gracie na przykład na 4 graczy, no to ta ręka będzie zabijała właśnie z piąchy zębiaki na hita do jakiejś 12 rundy, o ile pamiętam, więc no tak, ręka jest bardzo dobra moim zdaniem i no co tu dużo gadać. Mam nadzieję, że wam się spodobał, mam nadzieję, że pomogłem. Zostaw lajka, jeśli oczywiście ci się film spodobał i no i co, no i subskrybuj po więcej właśnie poradników na temat zombie oraz generalnie tipów poradników w Call of Duty Black Ops 4, czy to zombie, multiplayer, blackout itp. itd. Coveruję też najnowsze informacje w Black Ops 4, więc jeśli coś z tego zainteresuje, polecam pozostaniu. Tak, szczęście, dzięki za oglądanie, no i co, no i do następnego, na razie, Makler out. I'm so sorry. I really don't have time to explain. I have a universe to set right. Thank you, and goodbye.